Pierwsze 50 osób, które wbije na mojego Instagrama, dostanie follow back ode mnie, jeżeli mnie oczywiście zaobserwuje, więc zapraszam Was. Cześć moi kochani, z tej strony zawsze, jak ja dzisiaj kolejny odcinek z Waszej ulubionej serii, ale dla mnie serii jako wyzwanie, ponieważ będę robić slajmiak z obrazka, który ostatnio znalazłam na Pinterestie. Zobaczcie, są to takie trzy kolorowe slajmowe jednorożce, które zauważyłam, że w Stanach można je zakupić, więc stwierdziłam, że odwzoruję je, ponieważ mam takie składniki w domu i dodatki, więc wydaje mi się, że mam nadzieję, że w końcu będę bliżej niż zazwyczaj. A też wybrałam to ze względu na to, że tam znajduje się kolor fioletowy, a ja zauważyłam, że ten kolor fioletowy nie zawsze mi wychodzi, więc tutaj w końcu może mi wyjdzie. I co? Ja zabieram się do pracy i testuję, no i sprawdzam, no i mam nadzieję, że mi coś wyjdzie już bardziej konkretnego i również Wam się spodoba. Wypiszcie mi w komentarzach koniecznie, czy slime, który zobaczycie na końcu, jest spoko, czy jednak nie. Jestem naprawdę bardzo ciekawa Waszych opinii, więc ja nie przyciągam, wy zostawiajcie łapki w górę, komentarze oraz subskrypcję na ten kanał. Dzięki temu mnie wspieracie, wspieracie moją działalność. YouTube nie zauważa, jak Wam wyświetla moje filmy, więc nie przyciągam już, lecimy to robić, a raczej ja lecę to robić. Te jednorożce są naprawdę bardzo, ale to bardzo ładne. Dobra, mam przygotowane trzy miseczki. Słuchajcie, jeżeli będziecie słyszeć jakieś dźwięki na zewnątrz, to mi wybaczcie, ale wszędzie dookoła koszą trawę i nawet kiedy mam zamknięte okno, to wszystko słychać. Słuchajcie, muszę wykonać trzy kolorki. Będzie fioletowy, biały i oczywiście taki różowy, ładny. Na końcu Wam pokażę magię tych slajmów, oczekiwania kontra rzeczywistość, ale najpierw zabieram się za wykonanie ich i doprowadzenie do kolorystyki takiej, jaką bym chciała uzyskać. Więc pierwsze co, to rozlewam wszędzie. Nie uciekajcie mi, dziewczyny. Dobra, wszędzie klej. Dobra, tu będzie jakiś różowy, więc daję kropelki, a tu będzie fioletowy, więc dam czerwonego, ponieważ chcę uzyskać jasny fioletowy, taki jaki jest na zdjęciu. No i oczywiście, żeby zrobić fioletowy, to potrzebuję kropelkę, dosłownie kropelkę malutką, niebieskiego malutka. Dobra, to jest dużo, więc potrzebuję jeszcze czerwonego dodać. Jeszcze troszeczkę. O, dobra, powinno być ok. Zanim to wymieszam, dodaję wszędzie szczyptę sody. Wszędzie. Dobra. I dodam do każdego po troszeczkę pianki. Te oto mieszanki teraz będę sobie mieszać. Mieszanki będę mieszać. Wyszedł już jeden piękny fioletowy. Naprawdę mega mi się podoba. Teraz szybko biały, tutaj chyba bez zmian. I różowy. No dobra, chyba nie ma tak źle. Wydaje mi się, że te trzy kolorki nawet fajne mi wyszły i w końcu nauczyłam się robić fioletowy, taki jaśniejszy, że trzeba uważać z niebieskim, no i dodać więcej czerwonego. Więc dobra, teraz czas na aktywator. Tu, 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 tu. Zacznijmy od pierwszego slajma. No dobra, pierwszy slajmik jest. Teraz czas na biały. Biały jest gotowy i ostatni różowy.
No dobra, 3 slajmy zrobione. Muszę się przyjrzeć na zdjęcie, chyba to szło fioletowy, biały i różowy. Tak, według zdjęcia to tak wygląda. Okej. Teraz pierwsze co to sobie przesunę. Niestety nie mam takiej posypki jak na zdjęciu, więc będę używać coś podobnego, też takiego malutkiego i takich kuleczek. Uważam, że są urocze. Więc to jest jedna taka podmianka, bo niestety nie mam takiej posypki. Sorry. No i mam tutaj te jednorożce. No dobra, według zdjęcia to najbardziej podobne jakie mam, to są właśnie te jednorożce, słuchajcie. Fioletowy, niebieski i różowy, takie się znajdują. Tutaj tak jak widzicie mam podobne, wydaje mi się, że też byśmy dopasowali coś, no ale zazwyczaj te trzy to są te same co na zdjęciu, więc w sumie z jednego z tych trzech skorzystam. Można to zmienić, jeżeli ktoś też ma takie jednorożce w domu, więc dobra, przesuwam na bok. Trochę mi potrwało to wybieranie, ale mam jednorożce i mogę teraz składać tego slajma. Mam przygotowany pojemniczek i pierwsze co na sam dół to idzie fioletowy slajm. Ten pojemniczek może być trochę za duży, ale dobra, to nic. Może będzie w sam raz. Muszę go sobie ułożyć. Mniej więcej. Okej, jakoś mi się ten fioletowy ułożył. Następnie chyba idzie biały. Następnie idzie biały slajmik. I już go sobie włożę. Dobra. Może troszeczkę, wiecie, tym potrząsnąć, żeby się ułożyło. No jak na razie kolory zapowiadają się fajne i bliskie temu, co na zdjęciu, więc jest mega plus. No i jeszcze został nam różowy. Jest różowy. Okej. Daję go na samą górę. Tu chyba mogłabym robić slajmy i je sprzedawać. Bo wiem, że takie slajmy są w sprzedaży. Dobra. Jest ten róż. No i wygląda wam, powiem, że super. Wow. W sensie już same te kolory mega mi się podobają. No dobra, wow, serio ekstra. Zostały nam dwa ostatnie składniki. Pierwsze to jest ta posypka, na której i tak będzie się nam różnić. Ja tutaj ją rzucam mniej więcej. Będą zaraz oczekiwania kontra rzeczywistość. No i decyduję się. No i tutaj mam jednorożce i chyba zdecyduję się na tego takiego fioletowego. Nie wiem, a może różowy? A może różowy, bo tutaj na obrazku drugim jest różowy. Więc sobie go tutaj tak delikatnie wciskam. No i macie efekt. Porównajcie sobie. Wow. Mega mi się podoba. Naprawdę te kolorki są genialne w połączeniu, oczywiście wszystko co różowe, zobaczcie to. Czy to wygląda super? Bo ja uważam, że tak. Wygląda to genialnie. Możesz sobie porównać z każdej strony. Słuchajcie, efekt dodatkowy jest taki, że po prostu te zdjęcia zanim zostaną, znaczy jak są sfotografowane, to są przerabiane w programie. No i słuchajcie, one są, wiecie, nakładane są na nie filtry, więc niestety
musiałabym na przykład zrobić takie zdjęcie i przerobić je w filtrach, wtedy byłoby stuprocentowo podobne, oprócz tej posypki oczywiście, ale dajcie znać, co o tym sądzicie, bo ja uważam, że to wygląda tak słodko, naprawdę to jest urocze. Więc dzięki za ten odcinek, a my widzimy się w kolejnym, trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!